Szanowni Państwo, znajdujemy się na miejscu, gdzie już niedługo, mamy nadzieję, zostanie zainstalowany kamień. Kamień około 2 ton, który stanie w tym miejscu i będzie miał tło, które moim zdaniem jest takim nietypowym tłem dla pomników. Dlatego chciałem, żebyście Państwo przypomnieli sobie, jak to wyglądało jeszcze kilkanaście dni temu, a jakie teraz następują powoli zmiany. Tu widzą Państwo, cały czas trwa budowa, bo jest robione są krawężniki, robione są również umocnienia do nowego ogrodzenia i będą Państwo mogli to niedługo po prostu sami zobaczyć. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, w tym miejscu, na którym stoję, stała taka budka właśnie, jak tutaj kolega operator pokazuje tą budkę. No i ta budka już została zlikwidowana. Udało nam się nad podziw szybko załatwić zgodę na to i przekonać właściciela. Także widzą Państwo, że tą właśnie drogą wjedzie tu ogromna budowlana maszyna, która będzie mogła dokonać zainstalowania tego kamienia, o którym mówimy. No i dalej widzimy cały ten teren, który zostanie uporządkowany i miejmy nadzieję, w tym uporządkowaniu będzie trwał bardzo, bardzo długo, a kamienie, o których mówiłem, zostaną wywiezione kawałeczek dalej, żeby ludzie mogli sobie spokojnie siedzieć i jednocześnie nie śmiecić. Właśnie taki kamień będzie znajdował się w tym miejscu, a żeby przenieść taki kamień, to musi być odpowiednia maszyna budowlana. I taką udało nam się po prostu namierzyć i wykonał ona dla nas tą pracę. Spory ten kamień. No niedużo, ponad 2 tony, a może więcej, bo nie mieliśmy takiej wagi, żeby go zważyć. A to jest właśnie ta maszyna, proszę Państwa, która tutaj dokonuje po prostu regulacji rzeki, żeby rzeka nie wylewała i nie niszczyła po prostu okolicznych zarówno ogrodów, jak nazywają jardin, jak też nie niszczyła okolicznych domów, bo nawet się tak zdarza. No, taką ogromną maszynę musimy użyć, bo ten kamień naprawdę jest bardzo, bardzo ciężki. Także mieliśmy to ogromne szczęście, bo ta maszyna przejechała tutaj 14 km w terenie górskim. Gdybyśmy chcieli taką maszynę zamówić, to byśmy wydali jakieś kosmiczne pieniądze. Także szczęść Boże, że nam się to udało. Teraz przejdę, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jakiej wielkości jest ta maszyna. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A co jest dopiero, kiedy ta maszyna to swoje ramię po prostu rozstawi szerzej. No cóż, miejmy tą nadzieję, że Państwo widząc to, dokonają tego odruchu, czyli albo kliknąć na zrzuta, albo wysłać do nas przez Western Union, a efekty przejdą Państwa oczekiwanie. Tak pompusi już nazywali nadzieją. Ludzie płodni, ludzie mali nadzieją. Oczy ciebie nasze stają, proszą śmieją. Na serca nie opuszczaj nadzieją. Prowadź nas nadzieją. Zimny czas nadzieją. Puszczę mnie wyczaruj. Nadzieją, proszę mnie, w
Czaru.